podejrzałyśmy w dosyć intymnym momencie z racji tego, że wzruszyłam się bardzo, bo jest to mój ostatni finał Mistrzostw Świata. I 20 lat czekałam na to, żeby w niej wystąpić, zająć super drużyną w 6. miejsce. Jestem bardzo wzruszona z tego powodu, że tylko ja, mój trener, mój sen, moja rodzina wie, ile mnie to kosztowało i dziękuję wszystkim, dzięki którym się mogłam tutaj znaleźć. Wiem, że przed nami jeszcze rok olimpijski, dlatego nie kończę kariery, ale wzruszyłam się po prostu, że wiem, że to są Mistrzostwa Świata, nie sztafet, tylko po prostu całe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce są moje ostatnie. Cieszę się, że przypadły właśnie na Budapeszt, na tak wspaniałą kadrę, na tak wspaniałą drużynę i ekipę. Chciałam podziękować dziewczynom, bo wiem, że tutaj naprawdę zrobiłyśmy wspólnie coś niesamowitego. Cieszę się, że miałam do końca ich wsparcie i myślałam, że nikt tego nie widzi. Jak stoję na stadionie i chłonęłam tą chwilę i dlatego może tak bardzo się rozkleiłam teraz, ale naprawdę jest to dla mnie super chwila i być może nie wyglądam, ale w środku jestem naprawdę bardzo szczęśliwa.